Po 7 latach Śląsk zwycięsko wrócił do europejskich pucharów. Wrocławianie pokonali BC Szawle w pierwszej kolejce FIBA Europe Cup zaledwie 2 punktami, przypomnijmy wynik końcowy 71-69. Kibice w hali Orbita na stojąco dopingowali WKS i ponieśli w końcówce podopiecznych Michajlo Uwalina. Najpierw chcę podziękować kibicom za ich wsparcie i doping, który pomógł w pierwszym zwycięstwie FIBA Euro Cup, tak jak w ostatnich meczach. Pierwsze kilkadziesiąt minut nie układało się po naszej myśli. Dostaliśmy jednak pozytywny impuls i z biegiem kolejnych kwart nasza gra wyglądała coraz lepiej. Nie zagraliśmy najlepszego meczu, ale mamy zwycięstwo i to się liczy. Musimy poprawić zastawianie tablicy i zbieranie piłek. Oczywiście nie byliśmy dziś świetni, na pewno nie. Ale trzeba szczerze powiedzieć, że nie jest łatwo wygrać mecz, gdy gra się źle. Jestem zadowolony z tego, jak zawodnicy zareagowali w czwartej kwarcie, gdy wynik się decydował. Nasza obrona była wtedy znacznie lepsza. Odrobiliśmy 10 punktów straty. To było coś, co powinno się zacząć wcześniej. Wrocławianie byli osłabieni brakiem kontuzjowanego Mateusza Jarmakowicza. Pierwsza kwarta zakończona remisem 18-18, druga to tylko 14-21 i kolejne dla Śląska 23-20 i 16-10. Pierwsza połowa taka dość słaba w obronie, potem zdecydowanie lepsza obrona. Myślę, że to obroną głównie wygraliśmy ten mecz w drugiej połowie. No, wygraliśmy mecz, na pewno parę błędów było. Cieszy wygrana, na pewno mamy dużo do poprawy. Cały czas myślę, że potrzeba nam czasu i będzie dobrze. Na 26 sekund przed końcem spotkania Śląsk prowadził jednym punktem. Dobra obrona WKS-u w ostatnich sekundach czwartej kwarty nie pozwoliła Litwinom na oddanie rzutu i Śląsk dzięki temu zwyciężył 71-69. We are good three quarters and dobrze się układało to spotkanie przez 30 minut. W czwartej kwarcie zacięliśmy się zarówno w obronie, jak i w ataku. Ciężko jest cokolwiek powiedzieć o takiej porażce, bo przez cały czas graliśmy to, co sobie założyliśmy, a jednak zacięliśmy się w ataku. W najbliższą sobotę Śląsk czeka kolejny mecz w hali Orbita o godzinie 17:30. Zmierzą się z Polpharmexem Kutno.